Pani marszałek, Wysoka Izbo, uchwała dotycząca Gołodomoru, strasznej tragedii, jaka wydarzyła się na Ukrainie na początku lat 30. ubiegłego wieku, nie dzieliła Komisji Spraw Zagranicznych, a wprost odwrotnie, spowodowała wspólne zastanowienie się nad tą ogromną tragedią i dramatem, który miał tam wtedy miejsce. To tak naprawdę była pierwsza próba dokonania przez bolszewików zabójstwa narodu ukraińskiego. Przypomnę, że rewolucja, tak przynajmniej przekazywała, wyniosła do władzy chłopów, robotników i żołnierzy. A tak naprawdę chłopi indywidualni, którzy gospodarowali na Ukrainie, byli dla władzy bolszewickiej ogromnym zagrożeniem. Nie godzili się na kolektywizację. Nie zgadzali się, aby zabierano im ziemię, aby tą ziemię łączono w kołchozy. Naród ukraiński oparty właśnie o kulturę ludową, wyrażaną w wspólnej historii, strojach, pieśniach, poezji, a także zamiłowaniu do tej ziemi ojczystej, ziemi ojcowskiej, którą uprawiali, nie chciał się poddać władzy bolszewickiej. Stąd decyzja Stalina o nasłaniu na Ukrainę czynowników komunistycznych, którzy, przypomnę, zabierali rolnikom bydło, zabierali rolnikom trzodę chlewną, zboże, wszystko, co rolnicy wtedy wyprodukowali. Dochodziło do tego, że rodziny chowały płody rolne, aby im ich nie zabrano, aby mieli co wysiać na wiosnę. Szanowni Państwo, warto pamiętać o tym, że setki tysięcy ludzi w środku Europy umierały w tym czasie z głodu. Straszne są filmy, które udało się nakręcić, bo fotografie z tego okresu. Ludzi leżących na terenie swoich gospodarstw przed dwoma domami, gdzie kości obciągnięte są skórą, gdzie ci ludzie umierają, nie mają co włożyć do ust, nie mogą wykarmić swoich dzieci, bo takie decyzje podjęto w Moskwie, żeby zabić ukraińską potrzebę niezależności, żeby nie dopuścić do tego, żeby Ukraińcy mogli uprawiać własną ziemię, w poczuciu też przynależności narodowej. Bo to było działanie przeciwko narodowi ukraińskiemu. I ono trwa. Ono cały czas ma miejsce. Od 1917 roku do 2021. Rosja cały czas podejmuje działania na rzecz wynarodowienia Ukrainy, zniszczenia świadomości narodowej, zniszczenia państwa ukraińskiego. Kontynuację mamy obecnie w ostatnich dwóch latach, a właściwie od 2016 roku, kiedy ta agresja sensu stricto miała miejsce. Rosja nie pogodziła się z faktem, że są narody w Europie, które chcą być niezależne, które chcą mieć własną państwowość i które chcą, aby to szanowano i uznawano. Chwała Ukrainie. Dziękuję bardzo, panie pośle.